Hejka, z tej strony Trukusli. Dzisiaj przyszedł czas, żeby nagrać odpowiedzi do pytań. W końcu się za to wzięłam. Więc zaczynajmy. Co lubisz robić oprócz rysowania? Oprócz rysowania uwielbiam śpiewać, jeździć na łyżwach, chodzić na basen, ale bardziej wolę śpiewać, tak. Czy twoja rodzina wie, że nagrywasz? Nie, nie wiem. Ile masz lat? Lat mam 16. Kolejne pytania. Jak masz na imię? Aleksandra. Ulubiona postać z Metal Pony. Uwielbiam i Rare, i Sunset Shimmer, i Starlight, i Sunburst. O, ulubioną chyba jest Sunburst. Tak. Dalej. Czy miałaś kiedyś inną sąkę niż Miśka? Tak, miałam. Była to Turkus Lee. Tutaj się właśnie wzięła nazwa kanału. Tak, jeszcze wcześniej była, że później po Turkus Lee była Blue Lee, ale ona była przejściowa. Misaku już jest ponad rok. Lubisz moje filmy? Tak, lubię. Lubisz Harry'ego Pottera? Nie, nie lubię. Rysowałaś kiedyś Aurelię po jej zaadoptowaniu? Nie, nie rysowałam. Ulubione słodycze. Ulubione słodycze, dobre pytanie. Chyba nie mam ulubionych słodyczy. Nie, już wiem, trzy bity. Tak. Jesteś wilczkiem? Ulubione zwierzaki: konie, żyrafy, zebry. Szerokopytne ogólnie. Lubisz wielmożnego Igora? Nie. Mondeluzy czy Polikolor? Jeśli chodzi o Polikolor i Mondeluzy, to właśnie Mondeluzy mają wyższą barwę, nie wiem jak to określić, ale są o wiele bardziej widoczne niż Polikolory. I właśnie lepiej bym się rysowała Mondeluzami. Ale teraz mam też Polikolory, więc. No, Mondeluzami już mi maluję, więc Polikolory, ale jednak Mondeluzy. Pogubiłam się. Czytałaś gazetki Metypony? Oczywiście, mam je w szafce. Wiesz, że Aura dostała naszyjnik od chłopaka? Nie, nie wiem, teraz o tym się dowiedziałam. Masz propozycję na imię chłopaka lub rybaków Aureli? Nie. Q&A robię bez przygotowania, co widać, więc po prostu nie mam żadnego pojęcia. Nie jestem dobra w myśleniu o imion. Może tak. Grać w Simsy? Nie, ale zawsze chciałam zagrać w Simsy. To jest twoje marzenie po prostu. Lubisz tęczę? Oczywiście. Lubisz bezy? Lubisz Oreo? Tak. Dalej. Facebook czy YouTube? YouTube. Mało korzystam z Facebooka. Dalej. Czy masz jakieś zwierzątko? Jak tak, to jak? Nie mam zwierzątka. Czy lubisz Harry'ego Pottera i Władcę Pierścieni? Nie lubię. Szczerze mówiąc, naprawdę nie lubię tego typu książek, filmów. Czy chodzisz do szkoły klasycznej? Nie, nie chodzę. Ale do szkoły z kierunkiem klasycznym. Czy chodzisz do kościoła? Chodzę do kościoła. Czy zakochałaś się kiedyś w jakiejś postaci z filmu? Tak. Twój najulubieńszy film, Powrót do przyszłości. Dlaczego nagrywasz na YouTube? Żeby pokazać właśnie moje prace, co rysuję, jak mi się styl zmieniał. Żeby po prostu kontaktować się z osobami albo oglądać pracę innych osób. Tak. Co bardziej ci się udaje, jak rysujesz? Czy kucyk, czy wilk? Oczywiście, że kucyk. Kiedy zaczęłaś rysować Metal Pony? Dobre pytanie. Bo nie mam żadnego pojęcia. Rysuję od kiedy pamiętam. Nagrasz jakiś filmik z twarzą? Dobre pytanie. Bo myślę, że raczej nie. Myślę, że raczej twarz nie pokażę. No nie wiem, zobaczę. Metal Pony czy Minecraft? Minecrafta kiedyś grałam i bardzo lubiłam Minecrafta, ale jednak wolę Metal Pony. Telewizja czy telefon? Telefon! Kolczyki czy naszyjniki? Nie noszę i tego, i tego. Więc zdajmy, że kolczyki. Kołdra czy koc? Kołdra. Pies czy kot? Pies. Niebieski czy żółty? Niebieski. Misie czy poduszki? Misie! Mam na łóżku takiego wielkiego misia, którego używam zamiast poduszki. Torba czy plecak? Plecak. Kanapa czy fotel? Kanapa. Jak zaczęłaś swoją przygodę z kucykami? Przecież nie mam żadnego pojęcia. Chyba zaczęło się od tego, już zobaczyłam jeden z odcinków kiedyś tam i zakochałam się w tej bajce. Zrobiłam, że coś takiego narysuję. Moim pierwszym kucykiem była Rainbow Dash narysowana. Jak widzisz przyszłość kanału? No, chciałabym, żeby rozwijała się w stronę właśnie plastyki, żeby cały czas były te kucyki pony. Ale żeby były też tutoriale, żebym mogła wstawiać też jakieś covery piosenek z Metal Pony. Chciałabym kiedyś coś takiego zrobić, ale no jeszcze tego nie robię. Grasz na jakimś instrumencie? Nie. Chciałam zawsze grać na pianinie. Ulubiony kolor? Turkusowy, niebieski. Ulubiona księżniczka z Metal Pony? Kurczę, to jest takie pytanie, bo wszystkie księżniczki są super. Nie mam ulubionej księżniczki, ale chyba najbardziej lubię właśnie Cadence, tak? Lubisz Undertale? Nie za bardzo zagłębiałam się w tą grę. Ulubiona gra? Transformers. Tak. To jest właśnie moja ukochana gra. Ile zajmuje się narysowanie jednego kucyka? Jednego kucyka rysuję tak z
3 godziny. Lubisz mnie? Tak, lubię. Masz Facebooka? Mam. Narysujesz mi w końcu? No, na razie mam. Jak? Nie mam czasu. Czy zrobię z tobą art trade? No, nie wiem. Pomyślę. Nie, no, żartuję, zrobię. Lubisz mnie? Oczywiście, że cię lubię. Nie jesteś samotnym wilkiem? Chyba tak. Jesteś jak 98% uczniów nierobów? Prawda. Pytanie od mojego kochanego Negrospyro, mojego kochańszego przyjaciela. Czy mnie lubisz? Oczywiście, że cię lubię, Negro. Takie głupie pytanie. Kuli przed chwilą też zadał pytanie, na które by sam mógł odpowiedzieć. Grasz Pony Town? Nie wiem, co to jest i chyba raczej nie. Lubisz syrop klonowy z resztkami? Nigdy tak nie jadłam. Lubisz banany i księżniczka Molestia? Nie, akurat nienawidzę bananów. Oglądałaś jakieś anime lub czytałaś mangę? Oglądałam anime, to było tak Angel Beats. Tej nazwy nie podam, bo kompletnie nie wiem, jak się wypowiada, ale czytałam mangi takie jak Gdy zapłaczą cykady. No i właśnie tą mangę. Ja Boże, sobie tutaj rysunek, żeby nie było. Zrobisz poradnik, jak narysować kucyka? Chciałabym zrobić właśnie taki poradnik, tylko nie mam kiedy się za to zabrać. Lody czy gofry? Lody. Kola czy Pepsi? Pepsi, oczywiście, tak. Narysujesz moją OC? No zobaczę. Masz Skype'a? Mam, ale no nie podam tego tak tutaj. Dobrze, idziemy dalej. Czy gdyby było to możliwe, podałabyś się bonifikacji? Oczywiście. Ostatnie pytanie. Robisz art trade? Robię, tylko bardzo rzadko właśnie się wywiązuję z tego, przyznaję się, że robię te art trade'i, bo czasami mam, po prostu mam blokadę, nie rysuję. Tak samo teraz, naprawdę nie rysuję już około tydzień. No, to też taka masakra jest. A jak coś rysuję, to mi nie wychodzi. Po prostu, no tak robię, ale długo się na to czeka. Więc to wszystko, co było w tym Q&A. I dziękuję za oglądanie i zapraszam do pytania.